Witajcie na drugim spotkaniu z cyklu Ujawnione Tajemnice. W ciągu 8 spotkań będziemy przeglądać się proroctwom Księgi Daniela i Apokalipsy. Ostatnio mówiliśmy, dlaczego jest tak ważne, abyśmy znali proroctwa. Są one wyrazem Bożej troski o nas. Bóg chce nas poinformować o swoich zamiarach względem ziemi. Znając proroctwa, znamy wolę Bożą i potrafimy w przynajmniej bardzo ogólnym zarysie dowiedzieć się, czego możemy się spodziewać. Jakie kroki podejmie Pan Bóg, jeśli chodzi o rozwój wydarzeń na ziemi. Dzisiejsze spotkanie nosi tytuł Zarys historii świata. Bliżej poznamy treść drugiego rozdziału Księgi Daniela. Będzie to taki podstawowy zarys proroczy, który będzie potem pojawiał się w kolejnych rozdziałach zarówno Księgi Daniela, jak także Apokalipsy. A więc, moi drodzy, dzisiaj poznamy podstawę, bazę. Spróbujcie nadążać za mną i mam nadzieję, że ten temat troszeczkę nam rozjaśni ogólne spojrzenie na kwestie proroctw. Mówiliśmy już, dlaczego ważne jest to, abyśmy znali przyszłość. To nam pomaga planować, skoncentrować się na rzeczach, które są naprawdę najważniejsze. A wokół nas widzimy troszeczkę zamętu, chaosu w związku z kwestią przyszłości. Są ludzie, którzy są zafascynowani proroctwami Nostradamusa. Inni spoglądają z pewnym wyczekiwaniem na kalendarz Majów. Jeszcze inni czytają proroctwa świętego Malachiasza. Inni chodzą do wróżki. Jeszcze inni namiętnie czytają horoskopy. Ale wszystko to jest tylko złudna wiedza. Sięgamy do źródeł, a mądrość tkwi właśnie w Piśmie Świętym. Dostrzegamy wokół siebie, że świat, który nas otacza, jest światem, który znajduje się na krawędzi. Czujemy przez skórę, że coś niedobrego może wkrótce się wydarzyć. Rozglądamy się wokół, widzimy, jakie spustoszenia są wynikiem naszej ludzkiej nieprzemyślanej gospodarki. Brakuje nam pieniędzy, brakuje nadziei na przyszłość i po prostu boimy się tego wszystkiego, co może nastać. Księga Apokalipsy, którą będziemy studiowali za jakiś czas, zawiera dosyć dramatyczny opis. Jest to fragment 11 rozdziału Księgi Apokalipsy i wiersz 18. Czytamy tam: i rozgniewały się narody, i nadszedł Twój gniew, i pora, aby zniszczyć tych, którzy niszczą ziemię. Bóg, który okazuje swój gniew, w jakich okolicznościach, kiedy i wobec kogo? Bóg zniszczy tych, którzy niszczą ziemię. Kto niszczy ziemię? No, my ludzie. I nigdy nie było tak, abyśmy nawet przy całej swojej złej woli mogli doprowadzić do destrukcji cały nasz glob. Nie mogli zniszczyć ziemi Babilończycy, nie mogli tego dokonać Persowie, Egipcjanie, Grecy, Rzymianie. Nie byli w stanie technologicznie doprowadzić do samozagłady naszego świata. Dzisiaj umiemy to zrobić. A więc Pan Bóg mówi, że kiedy człowiek będzie w stanie unicestwić swój świat, wtedy wkroczy w naszą historię. Bóg trzyma rękę na pulsie. To On steruje biegiem wydarzeń. Bóg ma dla nas plan. Chce dać nam ukojenie, jakąś nadzieję, stworzyć bezpieczny port. Bardzo lubię sięgać do słów, które Pan Jezus wypowiedział w Ewangelii według świętego Mateusza w 11 rozdziale i wierszu 28. Pan Jezus powiedział: przyjdźcie do mnie wszyscy, zapracowani, przeciążeni, a ja wam zapewnię wytchnienie. Ten pokój możemy znaleźć w bliskości Boga, w Jego otoczeniu, w Jego towarzystwie, w łączności z Nim. Pan Jezus mówił także do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest wiele mieszkań. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce, a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Jest to fragment 14 rozdziału Ewangelii według świętego Jana. Jezus mówi: nie trwóżcie się. Przygotuję wam przyszłość. Ja o nią zadbam. A kiedy wszystko będzie gotowe, przyjdę jeszcze raz. Spójrzcie, pierwsze przyjście Pana Jezusa zapowiedziane przez proroctwa wypełniło się zgodnie z tym Bożym scenariuszem. Pan Jezus mówi: przyjdę jeszcze raz zapukam do drzwi tej planety i wszystkie proroctwa, które o tym mówią, równie precyzyjnie się spełnią. Przyjdę jeszcze raz, przyjdę do was i przyjdę po was. Wszyscy myślimy o przyszłości i to dążenie poznania przyszłości towarzyszyło ludziom w całej historii. Myśleli o tym także wielcy, starożytni monarchowie. Wśród nich
król Nabuchodonozor albo Nebukadnezar II. To właśnie on pojawia się w treści księgi proroka Daniela. Mam przed sobą fragment drugiego rozdziału tej księgi, w którym czytamy. W drugim roku panowania Nabuchodonozor miał sny. Ducha jego ogarnął niepokój i nie mógł spać. Mieliście takie wieczory, kiedy w tłoku różnych myśli, różnych przeżyć, które przyniósł dzień, naprawdę trudno było zasnąć. Król miał powód, dla którego nie mógł zasnąć. W jego głowie kłębiły się myśli, które, jak potem wynika to z treści drugiego rozdziału Księgi Daniela, miały związek z zamartwianiem się o przyszłość swojego królestwa. Król myślał: osiągnąłem tak wiele, jestem dumny ze swoich dokonań, ale co będzie potem? Jaka będzie przyszłość mojego królestwa? Czy po mnie na tronie zasiądzie ktoś, kto będzie kontynuował moje pragnienia, moje marzenia? Czy będzie to równie dobry król, władca, a po nim kto nastąpi, a potem kto jeszcze? A więc te myśli nie dawały spokoju królowi Nebukadnezarowi i nie mógł zasnąć. Myślał o tym, a im bardziej myślał, tym większy niepokój go ogarniał. W społeczeństwie babilońskim sny były uważane za przekaz od bogów. Zbierano te sny w sennikach, są senniki egipskie, babilońskie, pewnie jeszcze jakieś inne, a więc ludzie starożytni generalnie wierzyli, że jeśli komuś zdarzył się sen, to ten sen zazwyczaj był jakimś ważnym przesłaniem od jakiegoś boga. A jeśli jeszcze ktoś miał sen i ten sen zapomniał, a tak było w przypadku króla Nebukadnezara, to na pewno był to już sen od Boga. A więc król nie mógł zasnąć, a kiedy już zasnął, przyśniło mu się coś, co wstrząsnęło nim, a kiedy się obudził, nie pamiętał swojego snu. Wiedział tylko, że przyśniło mu się coś ważnego. Co i co to oznacza? To były pytania, które nie dawały mu spokoju. Co zatem król czyni? Księga Daniela, rozdział 2, wiersz 2 mówi tak. Rozkazał więc przywołać wykładaczy snów, wróżbitów, czarnoksiężników, chaldejczyków, by powiedzieli królowi, jakie miał sny, ci zaś przyszli i stanęli przed królem. Król, kiedy się obudził, mimo tego, że był wstrząśnięty i nie pamiętał snu, pomyślał sobie, sytuacja nie jest beznadziejna. W końcu mam na swoim dworze ludzi, dosyć sowicie opłacanych, którzy są fachowcami od wyjaśniania woli bóstw. A więc zawezwał ich, ale wiedział też, że w tym całym panteonie bóstw babilońskich jest ktoś taki jak Szamasz, Bóg Słońca, a jednocześnie Bóg Rzeczy Tajemnych. To on był odpowiedzialny za objawianie woli bogów innym śmiertelnikom. A więc miał nadzieję, że wezwanie fachowców rozwiąże problem. Przyszli wróżbici, czarnoksiężnicy, wykładacze snów, chaldejczycy i byli gotowi zrealizować wolę króla. Ale sytuacja nie była taka prosta. Czytamy dalej w drugim rozdziale Księgi Daniela. Król powiedział do nich: miałem sen i ducha mojego ogarnął niepokój. Także chcę go zrozumieć. Odrzekli zaś Chaldejczycy: królu, żyj wiecznie. Powiedz sługom swoim sen, a podamy ci jego znaczenie. Odpowiedział król Chaldejczykom: wiedzcie o moim postanowieniu. Jeśli nie wyjawicie mi snu i jego znaczenia, zostaniecie rozerwani na kawałki, a wasze domy zostaną obrócone w gruzy. Jeżeli zaś wyjawicie mi sen i jego znaczenie, otrzymacie ode mnie dary, nagrody oraz wielkie zaszczyty. To też powiedzcie mi sen i jego znaczenie. Sytuacja była naprawdę dramatyczna, dlatego że król nie żartował. Domagał się konkretnych odpowiedzi. Przypomnijcie mi sen i podajcie jego znaczenie. Uczeni babilońscy zdawali sobie sprawę, że sytuacja jest naprawdę beznadziejna, bo o ile łatwo było interpretować coś, co możemy poznać, to jakże przypomnieć królowi sen i dodatkowo podać jeszcze, jakie to ma znaczenie. To było chodzenie po bardzo cienkim lodzie, a więc byli przerażeni, tym bardziej, że groźbą za odmowę wykonania królewskiego rozkazu była śmierć. To nie były żarty. A więc czytamy dalej, jaka była ich reakcja. Odpowiedzieli powtórnie: niech król opowie sen swoim sługom, my zaś oznajmimy mu jego znaczenie. Król zaś odrzekł: teraz rozumiem dobrze, że chcecie zyskać na czasie, ponieważ wiecie o niezmiennym moim postanowieniu, mianowicie, że jeśli nie wyjawicie mi snu, jeden może was tylko spotkać wyrok.
i że zmówiliście się opowiadać wobec mnie kłamstwo i oszustwo, dopóki czasy się nie zmienią. Dlatego oznajmijcie mi sen, bym się przekonał, iż możecie wyjawić mi jego znaczenie. Król się zaczyna niecierpliwić. Wiem, że gracie na czas, a więc najpierw przypomnijcie sen, wtedy dopiero będziecie mogli się zająć wyjaśnieniem. Wtedy dopiero będzie to oznaczało, że macie taką moc, by ten sen skomentować. Chaldejczycy zaś odpowiedzieli królowi: nie ma nikogo na ziemi, kto by mógł oznajmić to, czego domaga się król. Dlatego żaden z królów, choćby wielkich i potężnych, nie wymaga podobnej rzeczy od wykładacza snów, wróżbity Chaldejczyka. Pytanie, jakie król stawia, jest trudne i nikt nie potrafi na nie odpowiedzieć królowi z wyjątkiem bogów, którzy nie przebywają między ludźmi. Wtedy ogarnął króla wielki gniew i oburzenie i rozkazał zabić wszystkich mędrców babilońskich. Przeparci do muru, mędrcy Babilonu przyznali się do bardzo niewygodnej dla nich rzeczy. Powiedzieli mianowicie królowi, że jego żądanie przypomnienia snu i wyjaśniania go, wykracza poza ich kompetencje. Powiedzieli królowi, że takie rzeczy mogą wiedzieć jedynie bogowie, i to bogowie, których on nie spotka na ulicach wielkiego Babilonu. Babilon był znany z tego, że na każdym kroku, na każdym skrzyżowaniu ulic można było spotkać jakąś świątynkę, sanktuarium, jakieś miejsce kultu. Na każdym kroku można było zobaczyć posągi bóstw. To było bardzo religijne miasto. Ale kapłani, Chaldejczycy, wróżbici, mędrcy Babilonu powiedzieli: królu, ci bogowie, których spotykasz na ulicach swojego miasta, to nie są bogowie, którzy potrafią ci pomóc. Są tacy, którzy nie mieszkają między ludźmi, ale my nie mamy z nimi żadnych relacji. To był dla króla szok. Okazało się, że cała jego religia jest jedną wielką mistyfikacją, że jest to zupełnie, zupełnie coś nieprawdziwego od samego początku do końca. Dekret śmierci miał objąć także Daniela i jego przyjaciół. Mówiliśmy już o tym, że Daniel, młody Izraelita, który został wzięty w 605 roku przed naszą erą do niewoli babilońskiej, dostał się do szkoły. Nie zabiegał o ten babiloński uniwersytet, ale król postanowił jego samego i jego przyjaciół kształcić w duchu mądrości babilońskiej. Chciał mieć młodych, zdolnych polityków na usługach swojego imperium. A więc Daniel i jego towarzysze chodzili do babilońskiej szkoły, uczyli się babilońskiej mądrości. Pewnie poznawali te wszystkie rzeczy, które wiążą się z religią, ale także nauką Babilonu. I kiedy król wydał dekret śmierci dla wszystkich mędrców, ten dekret objął także Daniela i jego przyjaciół. Kiedy Daniel się dowiedział, jak poważna jest sytuacja, zwrócił się do jednego z dworzan i powiedział: proszę o chwilę czasu. Ja odpowiem królowi na te pytania, ale potrzebuję trochę czasu. I co Daniel robi? Czytamy, że Daniel udał się do domu i opowiedział sprawę swoim towarzyszom, Hananiaszowi, Miszaalowi, Azariaszowi, aby uprosili miłosierdzie u Boga nieba co do tej tajemniczej sprawy, żeby Daniel ze swoimi towarzyszami nie uległ zagładzie wraz z pozostałymi mędrcami babilońskimi. Wtedy Daniel otrzymał objawienie tajemnicy w nocnym widzeniu, wielbił więc Boga nieba. Daniel mówił tymi słowy: niech będzie błogosławione imię Boga przez wszystkie wieki wieków, bo mądrość i moc są Jego przymiotami. Oto On zmienia okresy i czasy, usuwa królów i ustanawia królów, udziela mędrcom mądrości, wiedzy rozumnym. On odsłania to, co niezgłębione i ukryte, i zna to, co spowite w ciemności, a światłość mieszka u Niego. Daniel nie miał żadnych złudzeń. Jeżeli ma odpowiedzieć królowi, nie może bazować na swojej ludzkiej mądrości. Tą tajemnicę musi objawić mu Bóg. Wiedział, u kogo ma szukać wyjaśnień. U żadnego z babilońskich bóstw, u żadnego szamasza. Jedynie jego Bóg, Bóg Izraela, Bóg Jahwe, mógł na te pytania odpowiedzieć. A więc modlił się do swojego Boga i Bóg go wysłuchał. Wysłuchał dlatego, że Daniel był wierny Bogu, że ufał mu i że był gotowy być jego narzędziem na tym babilońskim dworze. A więc co się królowi przyśniło? Daniel staje przed królem. Król na początku nie dowierza, że ten młody człowiek może być w jakimkolwiek sposób pomocny w wyjaśnieniu snu. Ale zaczyna słuchać tego młodego Hebrajczyka. A Daniel mówi tak. Jest to drugi rozdział Księgi Daniela, od wiersza 31 do 33.
Ty, królu, patrzyłeś, a oto posąg bardzo wielki. O nadzwyczajnym blasku stał przed tobą, a widok jego był straszny. Głowa tego posągu była z czystego złota, pierś jego i ramiona ze srebra, brzuch i biodra z miedzi, golenie z żelaza, stopy zaś jego częściowo z żelaza, częściowo z gliny. A więc Daniel mówi: królu, śniłeś wielki posąg, posąg, który głową sięgał nieba. Jego głowa była ze złota, jego ramiona ze srebra, biodra z miedzi, nogi z żelaza, a stopy częściowo z żelaza, częściowo z gliny. Był to posąg nie tylko wielki, ale straszny, jak mówi Daniel. Okazuje się, że ta sekwencja pewnych materiałów, metali, była znana już także starożytnym. I tak na przykład grecki poeta Hezjot, który żył na przełomie 8-7 wieku przed Chrystusem, w jednym ze swoich eposów zatytułowanym Prace i Dni używał właśnie złota, srebra, brązu albo miedzi i żelaza w celu przedstawienia pewnych epok w historii ludzkości. Złoto, srebro, miedź, żelazo i żelazo pomieszane z gliną. Tak wyglądał posąg. Ale popatrzcie, co się dzieje dalej. Drugi rozdział Księgi Daniela, wiersz 34-35. Patrzyłeś, a oto odłączył się kamień, mimo że nie dotknęła go ręka ludzka, i ugodził w posąg, w jego stopy z żelaza i gliny, i połamał je. Wtedy natychmiast uległy skruszeniu żelazo, glina, miedź, srebro, złoto i stały się jak plewy na klepisku w lecie. Uniósł je wiatr, tak że nie pozostał po tym nawet ślad. Posąg, który sięgał głową nieba, zostaje zniszczony poprzez uderzenie kamienia. Kamienia, który uderza w stopy, i cały posąg ulega zniszczeniu. Kruszy się złoto, srebro, miedź, żelazo, stopy troszeczkę z żelaza, po części z gliny. To wszystko ulega zagładzie. Ten kamień przynosi kres istnienia posągu. Co ciekawe, że o tym kamieniu jest powiedziane, że uderza w posąg mimo że nie dotknęła go ręka ludzka. To jest niezwykle ważny moment tego proroctwa. Nie dotknęła go ludzka ręka. Innymi słowy, to pojawienie się kamienia jest inicjowane przez siły spoza ludzkiego świata. Jest to Boża interwencja. A więc ten przerażający posąg ulega destrukcji, jest zniszczony. Dalej czytamy w drugim rozdziale Księgi Daniela i 35 wierszu: kamień zaś, który uderzył w posąg, rozrósł się w wielką górę i napełnił całą ziemię. Czyli to, co do tej pory przerażało, ten posąg na glinianych nogach, stąd właśnie się bierze to powiedzenie, które znamy przecież wszyscy z Biblii, z Księgi Daniela, ten posąg na glinianych nogach jest zniszczony przez uderzenie kamienia. Co się dzieje z kamieniem? Kamień staje się wielką górą i napełnia całą ziemię. Król, kiedy zasypiał, myślał o przyszłości swojego królestwa. Czy to królestwo, czy jego osiągnięcia będą wieczne? Pan Bóg dał sen. Daniel przypomniał treść tego snu. A teraz to, co najważniejsze, jego interpretacja i wyjaśnienie. Tak w ogóle, moi drodzy, kiedy czytamy proroctwa biblijne, pamiętajcie o tym, żeby interpretacji szukać w samych proroctwach. Bardzo często w tej samej księdze, czasami w rozdziale, czasami w księdze, która jest bliźniacza do tej, którą czytamy. Ta więź istnieje, jak powiedziałem, między Księgą Daniela a Księgą Apokalipsy. Biblia interpretuje się sama. Jeżeli chcemy Biblię zrozumieć, sięgajmy po biblijne wyjaśnienia. W tym wypadku Daniel otrzymuje od Boga nie tylko treść snu, ale jego interpretację. Posłuchajcie, jak mamy rozumieć ten proroczy posąg. Księga Daniela, rozdział 2, wiersz 37-38. Ty, królu, królu królów, któremu Bóg nieba oddał panowanie, siłę, moc i chwałę, którego ręce oddał w całym zamieszkałym świecie ludzi, zwierzęta polne, ptaki powietrzne i którego uczynił władcą nad nimi wszystkimi. Ty, królu, jesteś głową ze złota. Czy musimy się domyślać? Złota głowa, czego jest symbolem? Co symbolizuje ta złota głowa? Sam Bóg przez usta Daniela powiedział: królu, ty jesteś tą złotą głową. Ty i twoje królestwo, to są twoje czasy. Złota głowa dotyczy ciebie. Ale czy cały posąg był ze złota? Czy ta złota głowa proroczego posągu będzie istniała zawsze, wiecznie, bez końca?
Daniel nie pozostawia królowi żadnych wątpliwości. Moi drodzy, Babilon był rzeczywiście jednym z najbardziej potężnych imperiów, jakie istniały na ziemi. Król Nebukadnezar zasiadał na tronie Babilonu przez około 40 lat. Historia sprawozdaje, że zmarł w roku 562 przed Chrystusem, rządząc, żyjąc około 104 lat. Przez ostatnich 10 lat w historii Babilonu na tronie zasiadał Belsazar, który był współregentem swojego ojca Nabonida. Imperium Babilonu upada w nocy 12 października 539 roku przed naszą erą, podczas gdy Belsazar wyprawiał swoją słynną ucztę. O tym będziemy jeszcze mówić. Dzisiaj, kiedy szukamy Babilonu, trafiamy tylko na ruiny. Chwała tego królestwa przeminęła. Są to tylko gliniane pozostałości murów, komnat. Tylko tyle po starożytnym Babilonie zostało. Ale popatrzmy, co Daniel mówi dalej. Król myślał, czy moje królestwo będzie wieczne. Proroctwo mówi, jest to drugi rozdział Księgi Daniela, wiersz 39-40. Po tobie jednak powstanie inne królestwo, mniejsze niż twoje. Król otrzymuje odpowiedź na pytanie, czy moje królestwo będzie trwałe? Jak brzmi odpowiedź? Nie. Twoje królestwo upadnie, a jego miejsce zajmie inne, mniejsze niż twoje. Królestwo, które symbolizowane jest przez srebrne ramiona. I nastąpi trzecie królestwo, miedziane, które będzie panowało nad całą ziemią. Czwarte zaś królestwo będzie trwałe jak żelazo. Żelazo, co wszystko kruszy, rozrywa w kawałki, jak żelazo, co miażdży, zetrze i zmiażdży ono wszystkie inne. Czyli mamy sekwencję królestw. Popatrzcie, moi drodzy, złota głowa to jest Babilon, ale potem na arenie dziejów pojawi się inne imperium, troszeczkę mniejsze, ale równie zachłanne i agresywne. A potem trzecie, a potem czwarte, symbolizowane przez żelazne nogi. Złota głowa zatem, srebrne ramiona, miedziane biodra, żelazne nogi, to jest historia pewnych królestw. To jest historia, która rozgrywała się przez wieki i dotyczyła ona panowania nad ówczesnym, starożytnym światem. Pierwsze królestwo to jest królestwo Babilonu, a więc mniej więcej 605 rok do 539. Kolejne królestwo srebrnych ramion jest to kolejne imperium. Kto zastąpił na arenie dziejów imperium babilońskie? Potęga Medów i Persów. I datuje się, że pomiędzy 539 rokiem a 331 nad ówczesnym światem dominowało królestwo Medów i Persów. Ustąpiło ono kolejnemu królestwu symbolizowanemu przez miedziane biodra. Było to Imperium Greckie, 331 rok do mniej więcej 168 roku przed naszą erą. A potem pojawia się królestwo żelaza. Czwarte królestwo jest to Imperium Rzymu. Jego panowanie datowane jest na lata pomiędzy 168 przed naszą erą do 476 naszej ery, kiedy upada Imperium Zachodnio-Rzymskie. Jeżeli chcecie zerknąć na taką ilustrację chronologiczną, to możecie sobie zobaczyć w każdym podręczniku historii tą sekwencję następujących po sobie imperiów znajdziecie. A więc Daniel nie miał dla króla dobrych wieści. Królu, co prawda twoje królestwo, twoja epoka symbolizowane są przez złotą głowę, ale pamiętaj, to nie będzie trwałe królestwo. Ono ustąpi kolejnemu, to będą Medowie, Persowie. Potem trzecie królestwo, Imperium Macedońskie, Greckie. Czwarte królestwo, Królestwo Żelaza, to jest Imperium Rzymskie. Ale czy ono się ostoi? Ono również odejdzie, przeminie. A więc następuje zmiana warty. Jest czas dominacji Babilonu, Medów i Persów, Grecji, Rzymu. I potem dzieje się coś niezwykle ciekawego. Dzieje się z Rzymem. Tutaj, moi drodzy, właśnie cała uwaga tego proroctwa, drugiego rozdziału Księgi Daniela, jest skoncentrowana nie tyle na początku, na tej złotej głowie, ile na końcu tego proroctwa. Cała uwaga skupia się na stopach, które są po części z żelaza, po części z gliny. Najwięcej opisu spośród drugiego rozdziału koncentruje się właśnie na tej końcówce proroctwa. Posłuchajcie, co mówi Biblia. Drugi rozdział Księgi Daniela, wiersz 41 do 43.
To, że widziałeś stopy i palce częściowo z gliny, częściowo zaś z żelaza, oznacza, że królestwo ulegnie podziałowi. Będzie miało coś z trwałości żelaza, to zaś, że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną, a palce u nóg częściowo z żelaza, częściowo zaś z gliny, oznacza, że królestwo będzie częściowo trwałe, częściowo zaś kruche. To, że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną, oznacza, że zmieszają się oni przez ludzkie nasienie, ale nie będą się odznaczać swoistością. Podobnie jak żelazo, nie da się pomieszać z gliną. A więc przeminie czas złotej głowy, przeminie czas srebrnych ramion, przeminie czas miedzianych bioder, przeminie czas żelaznych nóg, ale uwaga, po tych żelaznych nogach nie pojawi się jakiś jednolity kruszec, ale te żelazne nogi przejdą w stopy, które częściowo będą nadal z żelaza, a częściowo z gliny. Czy da się na trwałe połączyć żelazo i glinę? Nie. To będzie bardzo nietrwały związek. Proroctwo mówi, że oni się połączą, że te siły się zmieszają, że stworzą jakiś sojusz, jakąś unię, ale jak to się będzie działo, na czym się to oprze? To się będzie realizowało przez ludzkie nasienie, przez małżeństwa, przez relacje zawierane poprzez zawieranie małżeństw. Czy tak się kończy historia tego proroctwa? Złota głowa, srebrne ramiona, miedziane biodra, żelazne nogi, potem stopy troszeczkę z żelaza, troszeczkę z gliny. Czy na tym kończy się historia? Właśnie nie, moi drodzy. Najważniejsza jest końcówka. Moment, kiedy pojawia się przez nikogo niechciany, nieoczekiwany kamień. Kamień, który właściwie można by powiedzieć w porównaniu ze złotem, ze srebrem, z miedzią, nawet z żelazem, albo nawet z gliną. Kamień, który ma stosunkowo najmniejszą wartość. I po ludzku rzecz biorąc, wszystko przed nim było bardziej cenne i wartościowe. Ale to właśnie nie złoto, nie srebro, nie miedź, nie żelazo, nie glina decydują o historii świata, ale kamień, który pojawia się w momencie, kiedy ludzie próbują kształtować przyszłość, kiedy ciągle myślą, że to od ich decyzji zależy przyszłość świata, że to oni są w zupełności kowalami swojego losu, że Bóg jest w tym obrazie zupełnie niepotrzebny. I w pewnym momencie pojawia się kamień. Dlaczego w ogóle o tym mówimy? Dlaczego czytamy to proroctwo? Czy ono jest w jakimkolwiek sposób nam potrzebne? Jeszcze jak? Wyobraźcie sobie, że kiedy zaczęła się II wojna światowa, kiedy armie faszystowskie zwycięsko parły do przodu, kiedy cała Europa drżała przed potęgą militarną Niemiec, kiedy politycy z przerażeniem i bezradnością przypatrywali się kolejnym sukcesom Adolfa Hitlera, III Rzesza coraz bardziej upodobniała się do rzymskiego imperium, właśnie wtedy mała grupka chrześcijan powiedziała: to się nie stanie. Jeszcze raz przyjrzyjmy się biegowi historii. Dominacja Babilonu, Medów, Persów, Grecji, Rzymu. W tej fazie pogańskiej, potem na gruzach Rzymu powstają narody Europy Zachodniej. Rzym się rozpada, tak jak te stopy, po części z żelaza, po części z gliny. Jest jakaś koalicja, ale nie ma w tym nic trwałego. Jak umiera Rzym, moi drodzy? Rzym nie jest pokonany przez jakąś jednolitą potęgę. Rzym jest rozszarpany na kawałki przez inwazję barbarzyńskich plemion. I na bazie tego właśnie Rzymu, na gruzach Rzymu, powstają niewielkie, mniejsze państewka Europy, współczesnej Europy. Biblia mówi, że za dni tych królów coś się wydarzy. A więc mała grupa chrześcijan, przypatrując się pod bojom faszystowskich Niemiec, ta mała grupa chrześcijan powiedziała: to się nie stanie. Wyobraźcie sobie, że w roku 1940 w lipcu ukazało się czasopismo Signs of the Times, Znaki Czasu. Tak przy okazji to czasopismo nadal się ukazuje w wielu językach, także w języku polskim. Jeżeli będziecie w Empiku albo gdzieś w Fiesku, zapytajcie o czasopismo Znaki Czasu, nie pożałujecie. Właśnie angielskie wydanie tego czasopisma w 1940 roku na okładce zamieściło artykuł: czy jedna potęga będzie rządzić światem? I ci chrześcijanie powiedzieli, że na bazie proroctw proroka Daniela mogą powiedzieć z całą pewnością,
że Hitler musi przegrać. Powiedzieć takie słowa w 1940 roku, kiedy machina wojenna dopiero nabierała tempa, to było bardzo ryzykowne. A jednak historia potwierdziła to, że Księga Daniela się nie myli. Minął Babilon, minął czas Medów i Persów, czas Grecji, czas Rzymu. Rzym się rozpadł na kawałki, a potem na jego gruzach powstały kraje Europy, współczesnej Europy. Co jest przed nami? Jaki element tego proroctwa się jeszcze nie wypełnił? Co jeszcze przed nami? Posłuchajcie, co na ten temat mówi Biblia. Drugi rozdział Księgi Daniela, 44, 45 wiersz. Czytamy tam. W czasach tych królów, jakich królów? Tych, którzy powstaną po rozpadzie tych żelaznych nóg na stopy, troszeczkę z żelaza, troszeczkę z gliny. Kiedy Rzym się rozpadnie, kiedy ta żelazna potęga pokruszy się na mniejsze kawałki. Za dni tych królów Bóg nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie ulegnie zniszczeniu. Jego władza nie przejdzie na żaden inny naród. Zetrze i zniweczy ono wszystkie te królestwa, samo zaś będzie trwało na zawsze. Jako że widziałeś, gdy kamień oderwał się od gór, mimo że nie dotknęła go ludzka ręka i starł żelazo, miedź, glinę, srebro, złoto, wielki Bóg wyjawił królowi, co nastąpi później. Prawdziwy jest sen, a wyjaśnienie jego pewne. Widzicie to, moi drodzy? Proroctwo się wypełnia. W każdym szczególe, dokładnie, precyzyjnie. Ta grupa chrześcijan, o której wspomniałem, czytając proroctwa Daniela, znając ten proroczy sen króla Nebukadnezara, wiedząc o tej sekwencji historycznej, o tym następstwie różnych imperiów i królestw, czytając o tym królestwie kamienia, nie miało wątpliwości, co symbolizuje uderzenie kamienia. Popatrzcie, nie dotknęła go ludzka ręka, czyli żadna ludzka inicjatywa, żadne ludzkie plany, to nie był ludzki wysiłek. Ten kamień pojawia się z impetem, który nadaje mu siła wykraczająca poza ludzkie możliwości. Kiedy uderza kamień, nie ma miejsca dla posągu. Bóg założy swoje królestwo. Jezus Chrystus, który mówił o tym, że przyjdzie jeszcze raz na tę ziemię. Czy mamy się bać? Moi drodzy, gdybyście tak posłuchali swoich modlitw, to jedną z modlitw, która jest wspólnym skarbem wszystkich chrześcijan, jest ta piękna modlitwa, której Pan Jezus nauczył swoich naśladowców, a zaczyna się słowami: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Wołamy o to, żeby Bóg przyszedł ze swoim królestwem. Czy ta modlitwa napełnia nas strachem? To, czy będziemy się bać, czy będziemy się cieszyć, zależy od tego, jakie relacje wiążą nas z Bogiem. Jeżeli znamy Boga, kochamy Go, podziwiamy, ufamy Mu, jesteśmy Mu poddani, to takie spotkanie z Bogiem napełni nas radością. Jeżeli usunęliśmy Boga ze swojego życia, boczymy się na Niego, nie ufamy Mu, chcemy Go wypchnąć z naszego życia, to wtedy takie spotkanie będzie dla nas czymś, za czym naprawdę nie tęsknimy. Ale czy chcemy, czy nie chcemy, niezależnie od tego, jakie relacje łączą nas z Bogiem, to proroctwo się wypełni, moi drodzy. I żaden ludzki parlament, żadna ludzka armia nie zatrzyma Bożych planów. To się stanie, czy chcemy, czy nie chcemy. Ten kolos na glinianych nogach upadnie, a kiedy pojawi się kamień, nie będzie miejsca już na żadne inne ludzkie rzeczywistości. Jeszcze raz powtórzę 44 wiersz drugiego rozdziału Księgi Daniela. W czasach tych królów Bóg nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie ulegnie zniszczeniu. Jego władza nie przejdzie na żaden inny naród. Zetrze i zniwecze ono wszystkie te królestwa, samo zaś będzie trwało na wieki. Chcecie mieć nadzieję? Chcecie mieć jakiś pomysł na szczęście? Chcecie mieć jakieś rady, wskazówki, jak budować swoją trwałą przyszłość? Pomyślcie o królestwie kamienia. Pomyślcie o tym, że Bóg chce wejść w naszą historię nie po to, żeby nas przerazić, ale po to, żeby powiedzieć: ja nie umarłem, ja nadal istnieję, ja nadal działam i to ja ustanawiam królów i usuwam królów, ja jestem sternikiem. Chciałbym, żebyśmy zapamiętali z dzisiejszego spotkania kilka rzeczy. Mianowicie, po pierwsze, jedynie Bóg zna przyszłość. Tylko On
Dajcie sobie spokój z wizytami u wróżbitów, astrologów. Przestańcie czytać horoskopy, to jest strata czasu. To są banialuki. Jeżeli chcecie znać przyszłość, popytajcie Boga, sięgnijcie po Boże proroctwa. Po drugie, Bóg nie chce naszej śmierci. Jakie to jest piękne. W księdze Ezechiela Bóg mówi do nas, jeśli by występny porzucił swoje grzechy, które popełnił, a strzegł wszystkich moich ustaw i postępowałby według prawa i sprawiedliwości, żyć będzie, nie umrze. Nie będą mu poczytane wszystkie grzechy, jakie popełnił, lecz będzie żył dzięki sprawiedliwości, z jaką postępował. Czyż ma mi zależeć na śmierci występnego, wyrocznia Jahwe Pana, a nie raczej na tym, żeby się nawrócił i żył? Bóg nie chce naszej śmierci. Bóg chce naszego życia. Jest po naszej stronie. Bóg kontroluje historię świata, moi drodzy. To nie my, chociaż nam się tak wydaje, że nasze starania, plany, sojusze polityczne, podboje militarne, że to one kształtują świat na krótko. Ale ostateczny efekt należy do Boga i to Jego królestwo, Jego plany będą się realizowały. Już niedługo Pan Jezus zakończy historię zła. Czy chcielibyście się obudzić w świecie, w którym nie ma wojen, nie ma chorób, nie ma łez, nie ma przemocy, niesprawiedliwości? Ja tak. I Bóg mówi, taki świat nadejdzie. To nie jest sen, to nie jest mrzonka. Tak się stanie. I Pan Bóg mówi jeszcze, bardzo bym chciał, żebyś do tego królestwa mógł wejść. Jest nadzieja. Nadzieja na piękny świat. Nadzieja na coś trwałego. Ale to nie my ludzie zbudujemy tę rzeczywistość. To Bóg będzie jej autorem. Na kolejnym spotkaniu będziemy studiować 7 rozdział Księgi Daniela. Kolejny cykl proroctw w oparciu o ten 2 rozdział, który poznaliśmy przed chwilką. Moi drodzy, zachęcam was do tego, żebyście wzięli udział w tym 3 spotkaniu. Już dzisiaj was na nie zapraszam. Ale zanim rozstaniemy się, pozwólcie, że w kilku słowach podziękuję Bogu za Jego błogosławieństwo. Panie Boże, dziękujemy za proroctwa. Dzięki nim przestajemy się bać, a zaczynamy wierzyć, że jesteś po naszej stronie, że jesteś Bogiem, który nam dobrze życzy, że jesteś naszym niebiańskim Ojcem, który pragnie, abyśmy żyli na wieki, bez końca. Panie Boże, dziękujemy za to, że pozwalasz nam wejrzeć w Twoje plany. Dziękujemy za Księgę Daniela. Prowadź nas dalej. Prosimy o to poprzez Pana Jezusa. Ujawnione tajemnice to oparta na przepowiedniach Pisma Świętego i faktach historycznych książka, która zmieni Twoje dotychczasowe myślenie o losach świata. Zamów Ujawnione tajemnice i odkryj to, co ma się wydarzyć w niedalekiej przyszłości. Księgarnia internetowa znakiczasu.pl